Cześć, witam Was na kanale MGSM.pl i dziś zapraszam na wideo recenzję Samsunga Galaxy S20 Ultra. To moim zdaniem najciekawszy model z gamy Galaxy S20, z gamy, która została zaprezentowana w lutym tego roku. Na recenzję musieliście trochę poczekać, ale cóż, dzięki temu mogłem tego telefonu poużywać dłużej i dobrze się z nim zapoznać. W międzyczasie jeszcze dostał kilka poprawek, kilka usprawnień, kilka aktualizacji, które naprawiły pewne problemy, jakie ten telefon miał na początku, bo tam coś się działo niepokojącego z aparatem i tak dalej. Teraz jest już po update'ach i zakładam, że jest to już, powiedzmy, jego finalna wersja. No to cóż, zapraszam. Na początek kilka słów o zestawie. Komplet jest w zasadzie standardowy, no bo mamy w nim słuchawki AKG, prawie że takie, jak znamy dotychczas z flagowych modeli Samsunga, ale tym razem niestety zakończone już wtyczką USB-C. No to już wiecie, że nowe Galaxy S20 nie mają wyjścia mini jack. Szkoda, bo to był dotąd wyróżnik tej serii. Samsung dość długo trzymał się mini jacka i ja to bardzo chwaliłem. No, teraz niestety musimy się nauczyć żyć bez mini jacka. Jest jeszcze oczywiście w zestawie szybki zasilacz, również z wtykiem USB-C, ale na obu końcach kabla, co trochę utrudnia podłączanie tego telefonu do starszych komputerów, no ale zakładam, że każdy kabel USB-C do USB-A ma już w domu. W komplecie jest też podobno silikonowy pokrowiec. W moim komplecie go nie było, no to jest zestaw testowy, ale ponoć w tych kompletach, jakie znajdziecie w sklepach, silikony już są. No i dobrze, bo niwelują jedną z cech telefonu, czyli kiwanie się, kiedy leży na płasko, z powodu wystającej ramki aparatu. No i teraz przechodzimy do stylizacji, bo właśnie ta ramka aparatu, moim zdaniem, stanowi chyba najbardziej kontrowersyjny element tejże stylizacji. W sumie telefon jest niebrzydki, no ale ta ramka, powiem szczerze, mnie to się nie podoba, wolałem poprzednią generację z poziomo umieszczonym aparatem, ładna była symetria, to wyglądało niebrzydko, teraz wygląda to trochę gorzej, ale w Ultrze z pośród nowych Galaxy S20 wygląda to moim zdaniem najlepiej, bo jeszcze jest taka dodatkowa, jaśniejsza rameczka dodana, która, powiedzmy, niweluje ten efekt takiej dużej, ciemnej tafli. Boki telefonu fajnie zwężono, szkło tylne zachodzi głęboko na narożniki, na boki, za to przednie jest bardziej płaskie niż dotąd i to jest chyba ukłon w stronę tych użytkowników, którym się nie podobały mocno zagięte ekrany. Przyciski są rozmieszczone standardowo, no i tu mamy taki fajny akcent, takie fajne podcięcie metalowej ramki w okolicach tych przycisków. Na górze gniazdo na karty, no niestety slot jest nadal hybrydowy, czyli mamy dual SIM, ale kosztem rezygnacji z rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD, a na dole jeden z głośników i USB-C, no i oczywiście mikrofon jeszcze jeden. Najbardziej podoba mi się front tego telefonu, no bo przyznacie, ten wyświetlacz wygląda naprawdę mega. Otworek na górze ekranu nie za bardzo przeszkadza, jest niewielki. Dobra, widzimy go, ale po jakimś czasie przestajemy zwracać na niego uwagę, przynajmniej tak było w moim przypadku. Ramka wyświetlacza jest dosyć wąska, a sam wyświetlacz po prostu robi robotę. Ale zanim powiem parę słów o wyświetlaczu, to jeszcze chwila o ergonomii. Jeżeli chodzi o ergonomię, ja nie mam zastrzeżeń, ale słuchajcie, ja mam dużą rękę. Do mojej dłoni ten telefon pasuje świetnie i autentycznie ani nie ucieka mi z tej ręki, ani nie przeszkadza mi dość znaczna waga, zaznaczam, tego telefonu. Natomiast to nie jest urządzenie dla użytkownika, który potrzebuje telefonu o raczej kompaktowych rozmiarach. Tu jest prawie 7 cali ekran. Zatem, jeżeli nie jesteście pewni, czy ten telefon będzie Wam odpowiadał pod względem, nazwijmy to, leżenia w ręku, chociaż jest bardzo dobrze wyważony, to też warto podkreślić, to przejdźcie się proszę do sklepu, weźcie przykładowy egzemplarz w rękę i sprawdźcie, czy na pewno ten rozmiar jest dla Was ok, bo może nie być i są spore szanse, że nie będzie. W mojej ocenie jest ok i tutaj żadnych zastrzeżeń ja nie wnoszę. I kończąc wycieczkę po obudowie, dodam jeszcze, że oczywiście jest tutaj wodoszczelność w klasie IP68 i całkiem przyzwoita odporność na zarysowania. Mój egzemplarz, pomimo niemal miesięcznego użytkowania, wciąż wygląda jak nowy, a nie noszę go w pokrowcu, bo tak jak wspomniałem, pokrowca nie miałem. No i teraz przechodzimy do ekranu. Ekran, moi drodzy, jest znakomity. Prawie 7 cali, 6,9 cala, rozdzielczość QHD i do tego odświeżanie 120 Hz. Ale niestety te 120 Hz to mamy tylko przy rozdzielczości Full HD+, przy wyższej niestety mamy standardowe 60. Czy to 120 do czegoś się przyda? Powiem szczerze, jeżeli jesteście graczami,
Jeżeli oglądacie dużo filmów, to dobra, coś tam zauważycie. Natomiast w codziennym użytkowaniu, moim zdaniem, te 60 spokojnie wystarczy, a mniej drenuje akumulator. I to samo, jeżeli chodzi o QHD. Dobra, fajnie oglądać wysokiej rozdzielczości. Sam taką mam ustawioną, bo po prostu tak chcę. Tak mi się podoba. Ale spokojnie, bez szkody dla ogólnego odbioru obrazu, kiedy patrzycie na telefon z normalnej odległości, Full HD też Wam wystarczy i znowu, będzie mniej drenowało akumulator, więc... Dla bajeru, ok, mamy 120 Hz, mamy też QHD do wyboru albo, ale tak naprawdę wystarczy Full HD, a jeżeli chcecie, żeby Wam ładnie, pięknie, płynnie wszystko się poruszało i robiło naprawdę fajne wrażenie, bo no to widać, jednak tą płynność obrazu widać, ale kurczę, ja nie wiem, czy ja chcę to poświęcić na rzecz krótszego czasu działania telefonu. Osobiście nie, ale jeżeli Wy potrzebujecie, to proszę bardzo, tutaj to jest. A jeżeli chodzi o jakość obrazu, no jest po prostu genialna i tu w zasadzie nie ma się nad czym rozwodzić, to jest AMOLED. Także mamy świetne kolory, świetną czerń, dobrą biel, jednocześnie dobrą jasność ekranu, spokojnie z tego telefonu daje się korzystać w słoneczne dni, no i również te minimalne poziomy jasności, ten poziom nocny, nazwijmy to, też jest bardzo dobry, no i oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj trybu ochrony wzroku przed światłem niebieskim, czyli tego przerzucania ekranu, no i do tego oczywiście mamy jeszcze możliwość dostosowania intensywności kolorów do naszych własnych upodobań. Dla mnie jest to ekran po prostu na piątkę i to z plusem, a nawet piątkę ultra. Oczywiście w interfejsie nie mogło zabraknąć trybu ciemnego, który polecam ustawić, bo po pierwsze fajniej wygląda, a po drugie, no znowu oszczędzamy trochę akumulatora. Trochę, ale z takich malutkich klocuszków naprawdę uzbiera się ładnych parędziesiąt minut dodatkowego działania telefonu bez konieczności doładowywania. Interfejs to One UI znany z Samsungów i głównym wyróżnikiem tego interfejsu jest jasny podział na część informacyjną u góry i część roboczą na dole, po to, aby łatwiej nam było sięgnąć palcem do wszystkich opcji, które w danym momencie możemy sobie poprzełączać. To, co zmieniamy, jest na dole. To, co ma nas informować o tym, co się dzieje, jest u góry. Bardzo fajnie to jest zaprojektowane. Ale oczywiście znamy to już z wcześniejszych modeli Samsunga. No i jeżeli chodzi o obsługę interfejsu jedną ręką, mnie się udaje. Ale kurczę, czy każdemu się uda, to powiem szczerze, wątpię, bo faktycznie do tych górnych rządków na wyświetlaczu ciężko jedną dłonią sięgnąć, szczególnie jeżeli by się miało mniejszą dłoń. W systemie w zasadzie niczego nam nie brakuje. Już wspomniałem, że jest tryb ciemny, jest też oczywiście Always On Display, który możemy sobie w dość szerokim zakresie dostosować do naszych oczekiwań. Interfejs może mieć formę zasobnikową, czyli taką tradycyjną, przy czym zasobnik może być dostępny albo poprzez gest pociągnięcia, albo klawiszkiem tutaj na dole przy menu. Możemy sobie grupować aplikacje w dowolny sposób, foldery zarówno na pulpicie, jak i w zasobniku. To też jest fajne. Oczywiście możemy sobie zmieniać wielkość ikon, ich siatkę, może być ich więcej na ekranie, może być ich mniej. Mamy też możliwość wyeliminowania przycisków w dole ekranu i zastąpienia ich gestami. Ekran jest co prawda w tej chwili bardziej płaski, ale nadal możemy korzystać z interfejsu krawędziowego, znanego z wcześniejszych konstrukcji Samsunga. To jest dosyć wygodne, jeżeli się do tego przyzwyczailiście, to tutaj to również jest. I jeszcze wspomnę o Bixby Routines. To są takie, nazwijmy to, makra, dzięki którym możecie w pewien sposób zautomatyzować działanie telefonu, żeby na przykład wyciszał się, kiedy wchodzicie do biura, albo żeby, powiedzmy, w określonych godzinach nie niepokoił Was powiadomieniami. Samsung oczywiście proponuje trochę dodatkowego oprogramowania, ale tam nie ma śmieci. Jeżeli czegoś faktycznie potrzebujecie, można to odinstalować. Jest apka ułatwiająca przesiadkę ze starego telefonu na nowy. Zawsze to chwalę, bo to bardzo ułatwia działanie. Jest też oczywiście aplikacja do konserwacji systemu do usuwania zbędnych plików. Wszystko jest dosyć wygodne i ja w zasadzie nie mam żadnych zastrzeżeń do tego interfejsu. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, mamy tu oczywiście pakiet NOX, no i mamy czytnik ekranowy, który, powiem szczerze, nadal mnie wkurza. Przeniesiono go odrobinkę wyżej, po to, żeby wygodniej się z niego korzystało, ale nadal ten czytnik nie działa tak, jakbym oczekiwał od czytnika w topowym, praktycznie jednym z najlepszych telefonów na rynku. On jest trochę za wolny i trochę, moim zdaniem, jeszcze zbyt zawodny i dosyć wrażliwy na zabrudzenie wyświetlacza. Warto tą okolicę czytnika dosyć często czyścić, wtedy działa lepiej. Na pocieszenie jest też rozpoznawanie twarzy, takie proste, oparte o obraz przedniej kamery, ale też działające całkiem nieźle, dosyć szybkie, raczej bezbłędne i raczej nie dające się oszukać. Mnie się nie udało tego oszukać, ale powiedzmy, że jest to teoretycznie możliwe. A zatem z pakietu zabezpieczeń jestem prawie zadowolony, bo mimo wszystko chciałbym, żeby ten czytnik ekranowy w końcu działał
tak jak dobre czytniki klasyczne. Dobre, podkreślam. Jeżeli chodzi o komunikację i dźwięk, jest bardzo dobrze. Galaxy S20 Ultra jest kompletnie wyposażony w interfejsy łączności, łącznie z 5G wielosystemowym. Powinien działać na całym świecie. Jakość połączeń głosowych nie pozostawia absolutnie niczego do życzenia. Jest bardzo, bardzo dobra. Wszystkie pozostałe interfejsy łączności również działają bez zarzutu. No i tu mamy ciekawostkę. Funkcję Music Share, która pozwala podpiąć do waszego akcesorium Bluetooth. Przyjmijmy, że jest to przysłowiowy głośnik, telefony waszych znajomych, przyjaciół, jeżeli na przykład robicie imprezkę. Oni nie muszą się dodatkowo parować z waszym głośnikiem, włączacie Music Share i przyjaciel może odtwarzać muzykę ze swojego telefonu na waszym głośniku, który macie sparowany z waszą ultrą. No i trochę mniej chyba polubicie to, co już wspomniałem, nie ma mini jacka, ale za to są głośniki stereo. Jeden na dole, a drugi ten w słuchawce. Grają troszeczkę inaczej. Jeden, ten górny, bardziej się opiekuje górnym skrajem pasma, natomiast niższe tony raczej odtwarza ten dolny. Nie daje to takiego super pełnego wrażenia stereo, ale muszę przyznać, że głośniki grają po pierwsze głośno, a po drugie czysto i ich brzmienie jest jak na smartfonowe głośniczki naprawdę bardzo dobre. W interfejsie telefonu nie zabrakło oczywiście bardzo rozbudowanego korektora brzmienia, czyli equalizera. Jest też funkcja Adapt Sound, która w połączeniu z słuchawkami pozwoli wam dostosować brzmienie do możliwości słuchawek, no i do waszych uszu. Działa to prawie automatycznie, po prostu musicie telefonowi powiedzieć, które dźwięki wydawane przez słuchawki w danym momencie usłyszycie, których nie. I na tej podstawie telefon zrobi sobie wykresik i dostosuje korektę pasma po to, abyście słyszeli jak najlepiej, nawet jeżeli macie tam jakieś delikatne ubytki słuchu. Samsung oczywiście zadbał o własny firmowy odtwarzacz muzyki. Zadbał o dyktafon, niestety nadal nie daje radia. A słuchawki, no cóż, to są AKG, podobne do tych, które mieliśmy dołączane już do poprzedniej generacji flagowych Samsungów. I powiem szczerze, ja jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy tymi na USB-C, a klasycznymi z jackiem, które sobie podłączam do mojego Galaxy S10, którym właśnie nagrywam, grają podobnie. Ja jakiejś wielkiej różnicy nie zauważyłem. To nie są słuchawki wybitne, ale to są słuchawki dość dobre jak na zestaw fabryczny i myślę, że spokojnie daje się ich używać. Jeśli chodzi o wydajność, no jest znakomita, ale tutaj pojawiają się pewne kontrowersje, bo pojawiły się doniesienia, że warianty ze Snapdragonem są wyraźnie wydajniejsze niż te na Exynosie. No niestety, ja nie mam możliwości porównania Exynosowego modelu ze Snapdragonowym, więc pozostaje mi tylko wierzyć na słowo i zaznaczyć, że coś takiego zauważono, o czymś takim pisano, ale ja opowiadam o tym modelu na Exynosie, z którego jestem zadowolony. Ja nie zauważyłem, żeby tu ten telefon miał jakieś problemy wydajnościowe. Wszystkie najmocniejsze, najbardziej wymagające gierki dają się odpalić i chodzą bardzo dobrze. Na co dzień telefon pracuje płynnie, nie tnie się, nie grzeje za na to. Owszem, robi się czasem dosyć wyraźnie, zauważalnie, odczuwalnie ciepły tutaj w tym rejonie, ale nie jest to taka temperatura, która by w jakiś sposób była dla nas dokuczliwa i uciążliwa, ale jest zauważalna. W benchmarkach owszem, widać, że trochę spada wydajność tego telefonu, kiedy się nagrzeje, ale nie jest to jakiś spadek dramatyczny, taki, który spowodowałby, że nagle ten telefon drastycznie spowolni i wy to zauważycie podczas codziennego użytkowania. A tak naprawdę Galaxy S, szczególnie Ultra, to raczej nie jest telefon wyłącznie dla graczy i dedykowany graczom, tylko to jest raczej, może nawet bym powiedział, że telefon biznesowy i tu bardziej liczy się stabilność działania, jego niezmienność w czasie, a nie tam, kurczę, jakieś benchmarkowe cyferki. Oczywiście możecie się tutaj ze mną nie do końca zgadzać, ale ja niczego niepokojącego, jeżeli chodzi o wydajność, nie zauważyłem. Natomiast zauważyłem coś innego, co mnie osobiście trochę niepokoi i trochę, powiedziałbym, może i nawet dokuczyć może. Mamy tutaj pamięć wewnętrzną UFS 3.0. Fajnie, jest szybka, ale mamy jej tylko 128 GB. W takim telefonie, tak wypasionym, kurczę, to jest absolutny minimum, szczególnie, że nawet ostatnio pojawiło się kilka średniaków Samsunga, które też mają 128 giga i kosztują dużo, dużo mniej, więc można. Szkoda, że nie dali więcej, a przypomnę, gniazdo na rozbudowę pamięci jest hybrydowe, więc jeżeli używacie dwóch kart SIM, no to pamięci nie rozbudujecie, a te 128 giga może się dość szybko skurczyć, a dlaczego to za jakiś czas wam powiem. Teraz powiem wam coś odkrywczego o akumulatorze. Dobra, żartowałem. Nic odkrywczego nie będzie, ten telefon spokojnie przepracowuje jeden dzień i tyle, jak to typowy flagowiec. Nie oczekujcie, że ten telefon będzie chodził 3-4
dni, pomimo tego, że ma dosyć spory akumulator. Nie, no way. W praktyce dociągniecie do 2 dni. Jeżeli oczywiście będziecie oszczędzali akumulator, tak jak wam wcześniej powiedziałem, tryb ciemny, mniejsza rozdzielczość, wolniejsze odświeżanie ekranu, to ten czas pracy zauważalnie, podkreślam, zauważalnie się wydłuży, ale nadal to jest, powiedzmy, smartfon taki maksymalnie na 2 dni działania. I nie więcej, nie oczekujcie cudów, bo cudów po prostu nie ma. Ale pocieszę was, że ładuje się naprawdę szybko i to nawet już tym zasilaczem, który mamy w zestawie 25-watowym. Można sobie dokupić ewentualnie 45, ten telefon również wspiera taki tryb ładowania. Jest ładowanie bezprzewodowe i jest jeszcze, moi drodzy, ładowanie zwrotne. Czyli po pierwsze możemy sobie od naszego Galaxy Ultra naładować zegarek czy tam słuchawki, na przykład Galaxy Buds, oferowane przez Samsunga, ale możemy też ładować jednocześnie 2 smartfony jedną ładowarką. To się szczególnie przyda w podróży, jak mamy za mało gniazdek albo zapomnimy adaptera. To jeżeli nasz drugi telefon obsługuje również ładowanie bezprzewodowe, od Ultry sobie go naładujemy za pomocą jednego zasilacza. No i przechodzimy do sedna, czyli do aparatu fotograficznego z dumnym napisem Space Zoom 100 razy. Ale zanim o zoomie, to ogólnie parę słów o aparacie. W aparacie znajdziemy główny moduł, który ma 108 megapikseli, optyczną stabilizację obrazu i przysłonę 1.8. Szerokokątny, który ma 12 megapikseli, przysłonę 2.2 i dodatkowy czujnik głębi obrazu. Ale oczywiście najwięcej emocji wzbudza ten aparat na dole z peryskopowym obiektywem dającym zbliżenie cyfrowe. 100 razy podkreślam, że cyfrowe, bo hybrydowe do 10 razy, a takie naprawdę dobre, no to 5 razy. O zoomie powiem za momencik, na początek może ogólnie parę słów o jakości zdjęć. Jakość zdjęć dziennych znakomita, no tutaj nie mogło być inaczej. Również te szerokokonne są bardzo dobre, przy czym fotografując w słabym świetle trzeba pamiętać, że ten obiektyw szerokokonny ma jednak gorszą przysłonę niż obiektyw główny i mimo wszystko lepiej jednak robić tą podstawową matrycą 108 mega z obiektywem 1.8, jeżeli światła jest trochę mniej. Natomiast generalnie zdjęcia są po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobre. I tu chyba nie ma sensu się specjalnie rozwodzić. Serię przykładowych zdjęć macie dołączoną w linku w opisie tego filmu. No i oczywiście na karcie w serwisie mgsm.pl. W zdjęciach nocnych w zasadzie też nie ma czego skrytykować, chociaż w trybie noc, tym dedykowanym do ujęć po zmroku, jednak czasem w tych ciemniejszych partiach kadru już pojawia się trochę szumu. Natomiast ten tryb genialnie sprawdza się w fotografii miejskiej, gdzie są i cienie, i światła, wtedy te światła nie prześwietlają nam całego kadru. To jest dosyć fajne i działa dobrze, podobnie jak dobrze działa rozmywanie tła. Algorytm rozmywania tła przeważnie się nie myli, bardzo fajnie wycina pierwszoplanową postać, tudzież obiekt, z obiektami również sobie przeważnie radzi. Są dodatkowe efekty, bardzo fajne i moi drodzy, co najważniejsze jeszcze wspomnę, że rozmywanie tła również jest możliwe w trybie nagrywania filmów. I w przednim aparacie, chociaż przedni aparat jest tylko jeden i nie ma pomocnika żadnego do rozmywania tła. Też daje radę i też wychodzi mu to całkiem, całkiem przyzwoicie. No i ogólnie selfiaki są dosyć fajne, zwłaszcza, że możemy robić je również w trochę poszerzonym kącie. Mamy przełącznik na ekranie i jakości selfie w zasadzie wiele też zarzucić nie mogę. No dobra, ale przejdźmy do tego Space Zoomu. Z oceną Space Zoomu mam trochę kłopot, bo mnie, prawdę mówiąc, te zdjęcia robione na maksymalnym zoomie z jednej strony nie powalają, są bardzo takie sobie, jest sporo artefaktów, nie są zbyt wyraźne, ale nadal coś tam widać i widać zdecydowanie więcej niż większości innych smartfonów, które takiego zbliżenia nie oferują. Zatem jeżeli chcemy sobie spojrzeć tam, czy ktoś z oddali do nas macha, czy tam jakiś znak jest zakazu wjazdu gdzieś w oddali, czy coś takiego, to ten aparat spokojnie da radę. Czasem nawet daje się odczytać tekst, który gdzieś tam na tablicy w oddali jest. Także nie jest to jakoś tam strasznie tragiczne, natomiast nie jest to takie wow, chyba jakim się wydawało, chociaż z drugiej strony, kiedy pokazywałem to znajomym, to wszyscy robili po prostu jeden wielki opad szczęki. Zatem z jednej strony można powiedzieć, że ten aparat padł trochę ofiarą marketingu, bo rozbudził strasznie oczekiwania, a jak zobaczyłem, no to tak stwierdziłem, że no okej, może być. Natomiast na przeciętnego użytkownika, no jednak to działa, także chyba to się Samsungowi udało. Natomiast od siebie dodam, że w mojej ocenie takim realnie użytecznym zbliżeniem to jest to hybrydowe do 10 razy. Jeżeli przybliżamy 10 razy lub mniej,
Obraz jest naprawdę świetny i tu nie mam się kompletnie do czego przyczepić, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, a powyżej, tak jak powiedziałem, niestety im większe zbliżenie, tym niestety słabsza jakość obrazu, więcej artefaktów, które szczególnie widzimy przy ostrych, kontrastowych krawędziach, ale nadal to jest coś, czym można się pochwalić i czym można zrobić wrażenie, a czasem nawet się przyda. Jest jednak coś, co w tym aparacie mi nie odpowiada. Przede wszystkim zauważyłem, że czasem autofokus ma problem ze złapaniem ostrości. Oczywiście ją łapie, ale na początku troszeczkę wariuje, zanim złapie tą ostrość. Chwilę trzeba odczekać. To się zdarza sporadycznie, ale jednak się zdarza, a moim zdaniem nie powinno. Druga rzecz, która mi się nie podoba, to makro. Zapomnijcie, że zrobicie tym telefonem makro z bardzo małej odległości. No niestety, da się zrobić fajne zdjęcie makro, ale trzeba się odsunąć. Za to, moi drodzy, ta duża matryca już bez żadnych sztuczek cyfrowych sama z siebie daje całkiem fajne rozmycie tła, jeżeli ustawimy ostrość na jakiś pierwszoplanowy, dosyć bliski obiekt, ale nie za bliski, podkreślam. Jeśli chodzi o fotografię w pełnej rozdzielczości 108 megapikseli, to oczywiście znajdą się użytkownicy, którym to się przyda, szczególnie kiedy zamierzają robić duże powiększenia. Ale tak na co dzień nie ma sensu z tego korzystać, szczególnie że pliki generowane w ten sposób są bardzo duże. Potrafią mieć ponad 25 MB, no i tą pamięć, podkreślam znowu, 128 GB, można szybko zapełnić, jeżeli robimy dużo takich zdjęć. To samo przy filmowaniu. Można nagrywać w 8K. Wow! Opatrz szczęki. Super, tylko po pierwsze, ilu z nas ma telewizor 8K, żeby to oglądać? Po drugie, minuta takiego filmu to mniej więcej w dużym uproszczeniu gigabajt. Czyli ile nagracie, żeby zapełnić pamięć? A przypominam, w pamięci macie też kupę innych rzeczy. Ha, ha, ha. No i tu właśnie dochodzimy do tego, co mówiłem wcześniej, że te 128 giga w takim telefonie to jednak jest moim zdaniem trochę za mała pamięć wewnętrzna. No ale jeżeli chodzi o jakość filmu, to ja absolutnie nie mam nic do dodania, nie mam żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek w filmach 8K zauważyłem delikatne zaburzenia płynności, jakby tam pojedyncze klatki gdzieś się gubiły. Rzadko, ale jednak. Dlatego lepiej moim zdaniem nagrywajcie sobie w 4K, bo możecie nawet też w 60 klatkach i przodem i tyłem. I według mnie te 4K jest wystarczająco dobrą jakością, przynajmniej na tą chwilę, ale okej, macie telefon przyszłościowy. Upowszechnią się telewizory 8K, bam, już macie takie filmy. Dodam jeszcze, że nagrywając filmy możecie się przełączać pomiędzy obiektywami. Możecie nagrywać szerokokątnym, podstawowym, tele, ba, nawet możecie się przełączyć na przedni bez przerywania nagrywania. Tam się robi pewna spacja, więc jeżeli coś mówicie, to musicie zrobić pauzę, przeskoczy obiektyw, mówicie dalej. To polubią wideoblogerzy, to jest bardzo fajne rozwiązanie. No dobra, nie działa w 8K i nie działa przy 60 klatkach, ale przy takim normalnym nagrywaniu działa, jeżeli robicie wideoblogi, to może być całkiem przydatna dla Was funkcja. Podobnie przydatną funkcją może być dla Was single take, czyli funkcja jednego ujęcia. Wówczas telefon za pojedynczym naciśnięciem spustu migawki wykonuje kilka ujęć różnymi obiektywami. Kawałeczek filmu nagra krótkiego. Założy na której zdjęcie jakiś filtr. W każdym razie dostajecie pakiet kilku zdjęć, z których możecie wybrać te najlepsze, albo zachować wszystkie, jeżeli wolicie. To jest fajne do uwiecznienia takich zaskakujących momentów, kiedy zauważycie coś, co koniecznie chcecie nagrać, ale jeszcze nie wiecie jak. Zanim zdecydujecie, to już to zniknie, więc wtedy robicie single take, pach i macie różne sposoby widzenia tego samego obiektu, tego samego kadru, tego samego zdarzenia i wybieracie wtedy ten, który Wam najbardziej odpowiada. Aparat Galaxy S20 Ultra pochwalę jeszcze za interfejs, z tym, że w zasadzie jest to pochwała uniwersalna dla wszystkich ostatnich produkcji Samsunga. Ten interfejs jest naprawdę bardzo fajnie dopracowany, bardzo wygodny, a mnie najbardziej podoba się to, że mogę tryby fotografowania ułożyć sobie po swojemu, tak jak chcę ja, a nie tak jak uważa producent. Brawo! I jeszcze nieduże brawa za tryb super stabilizacji przy zapisie wideo. Trochę niestety obcina on z jakości filmu, ale z drugiej strony dosyć dobrze redukuje drgania. I może Wam się wydać, że ja jakoś bardzo mocno krytykuję ten aparat. No to nie tak. Po prostu pewne funkcje w tym aparacie zdają mi się być dodane dla celów marketingowych. Pewne są może trochę na wyrost, ale mimo wszystko ten aparat jest po prostu bardzo dobry i chyba chciałbym mieć telefon z takim aparatem robiący takie zdjęcia i takie filmy, no bo filmy są naprawdę świetnej jakości. Tylko tak cały czas podskórnie wydaje mi się, że ja bym chętnie oddał ten 100-krotny zoom, zostawiając sobie ten 10-krotny, a dołożył jeszcze jakiś porządny obiektyw do makro, bo tutaj troszeczkę ten aparat niestety pod tym względem akurat nie domaga. Na koniec może szybko tak podsumuję największe zalety, największe wady tego telefonu.
Przede wszystkim wyświetlacz. Nie dość, że 120 Hz to jeszcze QHD i po prostu bardzo dobra jakość. Obudowa z wodoszczelnością IP68. Dobra jakość zdjęć i filmów, znakomity dźwięk. Ten Space Zoom, który po prostu robi wrażenie, podobnie jak nagrywanie 8K. Szybkie ładowanie akumulatora, płynność działania, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o interfejsy łączności. No i przyjazny interfejs użytkownika. Natomiast po stronie minusów. Przede wszystkim, jak dla mnie, brak mini jacka. Hybrydowe gniazdo na karty. I co się z tym wiąże? Tylko 128 GB pamięci w takim telefonie, moim zdaniem, to za mało. Do tego spora waga i spore rozmiary. Nie dla każdego ten telefon po prostu będzie wygodny. Duży rozmiar plików, zarówno tych 108 MB, jak i 8K. Stylizacja bardzo, moim zdaniem, dyskusyjna. Wystający moduł aparatu, no, nie do końca każdemu będzie się podobał. I do tego po stronie niedociągnięć jeszcze wpisałem te drobne zaburzenia obrazu w 8K. No i ten nieszczęsny czytnik linii papilarnych, którego działanie nadal mnie niestety wkurza, tak samo jak mnie wkurzało w Galaxy S10. I to wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat nowego Samsunga Galaxy S20 Ultra. I wiecie co? Ja nadal pozostaję fanem serii Galaxy S, ale takim umiarkowanym fanem. Do zobaczenia. Cześć.